Gala Fame MMA 8 za nami. No sporo się działo, trzeba przyznać, jak zawsze, ale dzisiaj było wyjątkowo gorąco. Oj tak. Było gorąco, mam nadzieję, że było ciekawie. Emocji dużo, sportowych, pozytywnych, no i niestety mniej pozytywnych. Co z Marcinem Najmanem? Co to się stało tak naprawdę? Ja bardzo bym chciał wiedzieć, co się stało z Marcinem Najmanem, który w momencie, gdy przechodził do Fame MMA, został okrzyknięty profesorem, był postacią, która tonowała, uspokajała, wprowadzała taki bardziej rozważny, przemyślany, spokojny, sportowy również element. I do głowy mi nie przyszło, że coś takiego wyjdzie. Coś, na czym Fame zależało tak naprawdę. Oczywiście, chcieliśmy stworzyć taką przeciwwagę do tych naszych celebrytów, którzy są wybuchowi, nieprzewidywalni, ciekawi dla naszej widowni również, ale to nie może być tak tylko jednokierunkowo, tak? Miała powstać przeciwwaga. No, na pewno bym się nie spodziewał, że dojdzie do takiej sytuacji. Czytałem media społecznościowe, dosłownie teraz napisał Marcin Najman, że no potraktowałem cię tak jak ty moją rodzinę. Mowa oczywiście o Don Casio, prawda? Ja rozumiem, ale utarczki słowne, nawet dość niewybredne i nie takie, które bym tam gdzieś mógł pochwalać, ale to nie jest usprawiedliwienie do takiego zachowania. Mieliście okazję porozmawiać? Nie mieliśmy okazji jeszcze rozmawiać. Ja jeszcze nie do końca wiem, jak przeprowadzić tę porozmowę, jak rozmawiać z nami. Oczywiście na pewno z nim porozmawiam, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj. Natomiast na pewno nie akceptujemy takiego zachowania. Nie możemy po prostu powiedzieć, że wydarzyło się i cieszymy się, że zdobędzie rozgłos dla federacji, bo nie jest to powód, dla którego chcielibyśmy być. Cześć. Zapraszamy. Nie, to nie tak, że to właśnie w ten sposób chcielibyśmy się pokazywać i być postrzegani. Każdy o to pyta, ja jestem głosem ludu, czy będą konsekwencje finansowe, no jak to się zakończy, jeżeli chodzi o te aspekty? Będą na pewno konsekwencje finansowe, no bo tak niesportowe zachowanie i taka sytuacja musi ze sobą ponieść konsekwencje. Jeżeli będziemy mieli z tego jakieś pieniądze zaoszczędzone po prostu w postaci kary, żeby nikt nam nie zarzucił, że po prostu my się na tym dorabiamy, te pieniądze zostaną natychmiast wykorzystane do wsparcia amatorskiej ligi MMA. Potem po tej walce była szarpanina, no też widziałem, że na przykład coach Damian Herczyk wziął w tym udział, nie wiem, czy to widzieliście? Niestety widzieliśmy. Film, który nagranie, zapis, który zobaczyłem, wzbudza bardzo poważne obawy. Nie chcę stawiać pochopnych oskarżeń, ale mogę powiedzieć, że ta sprawa będzie rozwojowa. Będziemy musieli dokładnie zbadać, co tam się stało. Kas już oskarżał ochronę. Ktoś leżał na jego głowie, on nie widział, co się dzieje, więc musimy mu wybaczyć po prostu. Zresztą później, w momencie, gdy ja już byłem w oktagonie, przeprosił ochronę. Ochrona, uważam, zareagowała fantastycznie. Tam to były sekundy, kiedy ochroniarze byli w środku, pacyfikowali obydwu panów, ale nagle pojawił się trener Marcina i no, zrobił coś, czego na pewno nie powinien był zrobić. O tym będziemy jeszcze na pewno rozmawiać. Zapytam teraz Ahmeda Usza Ferrariego, bo chyba tak to najlepiej odmienić, powiedział mi przed chwilą, że kończy karierę. Nie wierzę w to, prawdę mówiąc, ale jak do tego podejdzie Fame? Ja też nie wierzę, żeby kończył karierę, to przecież nie o to chodzi. Gorąca głowa, myślę, że tutaj no, jeszcze nieprzemyślana wypowiedź, ale to też należy zrozumieć, tak, Amadeusz jest właśnie gorącą głową, trochę czasem coś chlapnie w niewłaściwym momencie. No tutaj po prostu emocje wzięły w górę, porozmawiamy, wyjaśnimy sytuację, Fame na pewno nie skreśla Amadeusza. Podobno całą wypłatę po ostatniej walce już gdzieś tam przepuścił. Rozmawiacie czasem z tymi zawodnikami. Wiecie, co oni robią? Rozmawiamy. Bo ale jak gdyby to też jest plusem. Nie walczy dla kasy. Powiedział to jasno, prawda? Rozmawiamy z zawodnikami, natomiast no to są dorośli ludzie. My nie możemy im mówić, jak mają żyć, co mają robić i na co mają wydawać zarobione u nas pieniądze. Zusie, Dagmara Szewczyk, no fajny pojedynek. Myślę, że moglibyśmy obejrzeć rewanż tak naprawdę. Pytanie, co wy na to? No,
jest sprawa, coś się powtarzam, sprawa rozwojowa. Jest taka możliwość. Tak, ciekawy, może spodziewalibyśmy się, że to troszkę dłużej potrwa, żeby to widowisko, no bo to jednak widowisko chcemy dostarczyć naszym widzom. Ale no cóż, ciekawy. Myślę, że z oboma paniami jeszcze się spotkamy. Jest druga w nocy, więc powoli kończymy. Zapytam o wyniki, no bo gala bez publiki, natomiast oczywiście w pay-per-view, co jest takim chyba koniem tutaj, konikiem Fame MMA. Czy są już jakieś wstępne wyniki? Ja te wyniki już znam. Mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Wynik był naprawdę satysfakcjonujący. Przy czym tak na gorąco, ja nie wiem, czy dla mnie najbardziej, czy dla mnie osobiście najważniejszy w tym momencie jest wynik finansowy, czy fakt, że udało nam się pokonać naszych największych wrogów, dwóch. To są duże, tam nazwijmy to ich organizacjami, szajki bardziej niż organizacje, które organizowały restreamy i przy pomocy odpowiednich służb, to jest Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji z Poznania, których bardzo serdecznie pozdrawiamy i serdecznie im dziękujemy. Wspólnie udało nam się ich zlikwidować, no co na pewno też odbiło się pozytywnie na naszej sprzedaży. To nie są pojedyncze osoby, tylko właśnie grupy, no zorganizowane tak naprawdę grupy, jakieś tam przestępcze, tak to trzeba nazwać. Dokładnie tak, przestępcze grupy, bo takie działania są zagrożone karą więzienia. Jeżeli jest to bez korzyści majątkowych, to do lat 3, jeżeli z tego są korzyści majątkowe, to do lat 5, więc jest to przestępstwo, są to szajki. My mamy odpowiednie zespół, który no właśnie bardzo się wykazał, bo tutaj pracownicy Fejmu, którzy nad tym pracują wspólnie z naszą kancelarią prawną i wspólnie właśnie wspomnianym Wydziałem do Walki z Cyberprzestępczością, odnieśli duży sukces. To na koniec zapytam, Fejm namiesza w 2021 roku, bo ten 2020 był oczywiście super dla Was, ale jako taki, jako ten rok, no był ciężki dla wszystkich, myślę. Czy namiesza? Zobaczycie jeszcze jak bardzo. Okej, no dobra, super. Wierzymy w to. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.